We're wearing blue. It didn't even go down. That's crazy. Cześć! Hejka, kochana, kochani! Dzisiaj mamy taką listę top 10 powodów, dlaczego lubimy Polskę. Kochamy Polskę. Tak, więc serce. Serce. Pozytywne rzeczy dzisiaj. Tak. Oczywiście zrobimy też top 10 rzeczy, co nie lubimy w Polsce, ale to będzie następny filmik, bo zawsze zaczynamy od pozytywnych rzeczy, co nie? Tak. No, dobra, to zaczynamy. Może ty zacznij. Mamy tutaj oczywiście w magicznym bullet journalu mamy naszą listę. No to zaczynaj. Dobrze. Ja bardzo lubię, że w Polsce można kupić tak zdrowe jedzenie, tanie jedzenie. Owoce, warzywa są wszędzie, kiedy jest lato. Zawsze targowisko coś fajnego ma. W Stanach dla mnie bardzo trudno było coś takiego znaleźć. Więc wszyscy mówią bez chemii, naturalne i ja to widzę i czuję, że w niektórych miejscach Polacy są bardziej zdrowsze niż Amerykaninie. To jakby jedzenie to jest, szczególnie, że farmers markets i tak dalej w Stanach to są strasznie drogie. Tutaj w Polsce te targowiska są trochę tańsze? Nie, no chyba troszeczkę droższe niż Tesco czy coś takiego, ale naprawdę warzywa, najgorsze warzywo w zimie w Polsce jest najlepsze warzywo w Kanadzie. Tak dla mnie, ja to odczuwam, że no, na przykład pomidory tutaj są, o super. No i to też jest kolejna rzecz, że właśnie poruszyłeś to, że ludzie się zdrowiej tutaj wyżywiają czy odżywiają? Życie tutaj może być zdrowsze. Zdrowsze, No, Amerykaniny są troszkę większe. Lubię, że polskie rodziny lubią chodzić tak na zewnątrz, w lesie, w górach, więc natura tutaj jest bardzo ważna, stres jest niższy, więc dużo plusy, jeśli mówimy o zdrowiu. Dobra, to moja kolej, teraz to były dwie rzeczy. Pierwsze to jest jedzenie, druga rzecz to jest właśnie zdrowie, że ludzie tutaj bardziej dbają o, są zdrowsi, naszym zdaniem oczywiście, to nie jest jakby, że nie patrzyliśmy na statystyki czy cokolwiek, ale naszym zdaniem. Kolejna rzecz to dla mnie, szczególnie z Matyldą, to jest to, że kobiety są bardziej traktowane lepiej. A kobiety w ciąży i kobiety z dziećmi są traktowane lepiej w Polsce niż w Kanadzie i w Stanach, moim zdaniem. Szczególnie, że mamy na przykład jest macierzyński. W Kanadzie jest rok, ale w Stanach w ogóle nie ma macierzyńskiego. Jakby nie jest to wymagane przez pracodawcę. Niektórzy pracodawcy to dają, ale niektórzy nie muszą, tak? A kolejna rzecz. To jest też, że w autobusie ktoś ci da miejsce, gdzie w Stanach moim zdaniem to by nie było, nie każdy by tak zrobił. A naprawdę kobiety tutaj są traktowane bardzo dobrze, też kobiety w ciąży mogą iść na zwolnienie lekarskie. Ja miałam problemy z ciążą i to było naprawdę bez problemu, pracodawca nigdy mi nie dawał żadne kłopoty przez to i to było naprawdę fajne. Dobra, kolejna rzecz. Dobrze. Czwarta. Tak. Ja widzę, że gościnność w Polsce jest ogromna. Super. No. Kiedy nawet byłem młodszy, z rodziną czy z innymi osobami, kiedy byłem w domu kogoś, zawsze mamy najlepsze jedzenie. Kiedy nocuję gdzieś, mam najlepsze łóżko. I zawsze czułem się jako król. I kiedy ja byłem w Stanach, jeśli ja mam gości w Stanach, no ja tak. Jeśli coś chcesz, tutaj jest lodówka, sam wiesz. Moja kanapa jest tutaj, możesz tutaj spać. I Amerykan nie będzie zły, ja też nie byłem zły, tylko że wszystko było tak na luz. Tak, rób co chcesz, ale w Polsce Justyna mnie nauczyła, jeśli będzie gość, ja muszę odkurzać. Musimy nowe stuczcze używać, tak, wszystko ma być tak świetne. I zawsze gotujemy za dużo jedzenia i wiemy, że będzie za dużo jedzenia, ale tak ma lepiej wyglądać i kiedy jestem gościem, ja to bardzo lubię. Jak zapraszam. Nie, jest troszkę trudniej. No, kolejna rzecz, to jest szósta? Chyba tak. To jest, że jest tania w Polsce, życie jest
tanie, stosunkowo tanie w porównaniu co było w Kanadzie i może w Stanach. A może nie mówię o czynszu i o mieszkań, bo to jest w Warszawie szczególnie to jest drogie, owszem, ale takie życie codzienne, jeśli chodzi o jedzenie i tak dalej, to my opowiadałam to w filmiku, dlaczego jestem w Polsce, podlinkuję poniżej, ale to dla mnie, mimo to, że zarabiałam więcej w Kanadzie, to w Polsce oszczędzam więcej pieniędzy. No i to mi bardzo jakby, to nam pomaga w życiu takim codziennym, bo możemy podróżować i to jest kolejna rzecz. A co jeśli chodzi o podróży, to my uwielbiamy podróże. A to była nasza pierwsza pasja, tutaj się patrzę w dół, przed Matyldą. Teraz nasza pierwsza pasja to jest nasza córka Matylda. A jeszcze z nią nie możemy aż tyle podróżować, ale oczywiście będziemy. Ale z Polski jest bardzo łatwo do wszystkich miast w Europie, gdzie w Stanach i w Kanadzie to macie, oczywiście są Stany i Kanada do zwiedzenia, ale wszystko jest strasznie daleko. A tutaj jakby jest cała Europa pod ręką. No i to jakby w Polsce to mamy bardzo dużo do podróżowania i to mi bierze do kolejnego punktu, to jest to, że pracodawcy dają bardzo dużo urlopu, czy to jest państwowe, czy państwo jakby to jest w jakichś tam ustawach, no. Muszą dać te dni, to nie jest, że pracodawcy są tacy mili, ale to mi się bardzo podoba, bo jest dużo dni wolnych z pracy i to jest kolejny jakby punkt, siódmy. Już? No. Siódmy punkt, że bardzo nam się to podoba, że mamy 25 dni urlopów rocznie. John uczy na uczelni, no to jakby on ma 2-3... Troszkę więcej. Tak, 2-3 miesiące wolne latem. Ale to mi się bardzo podoba, że właśnie mamy te 25 dni. W Kanadzie jest 10, w Stanach ile jest dni wolnych? Zero. No. Pracodawca nic nie musi ci dać, ani jednego wolnego dnia. Super, fantastycznie. I to mi się właśnie podoba. Dobra, kolejna rzecz to jest? Dobrze. Moja sytuacja prawna. To jest chyba tak bardziej personalne, ale jeśli chcieliśmy mieszkać w Stanach, będzie trudny dla Justyny. Mhm. Jeśli chcieliśmy mieszkać w Kanadzie, byłoby trudny dla mnie, więc Polska było taki kompromis. A jeśli mamy pracę, możemy tutaj legalnie mieszkać, żyć i nie jest tak trudne. Też lubię Warszawę ogólnie, bo możesz słyszeć inne języki, jest angielski, są to już kolejny punkt. Dużo osób z innych krajów, więc dużo mi pomaga, więc nawet jeśli mam problem, mogę kogoś zapytać po polsku albo po angielsku i zawsze coś tutaj jest, więc legalnie życie tutaj było łatwiej dla nas. Tak, też może wrócę do momentu, że jak ja bym chciała mieszkać w Stanach, to bym musiała czekać około 2 lat, żeby dostać pozwolenie do pracy, a i John też, tak około 2 lat, ale przez to, że John jest nauczycielem w Unii Europejskiej, jest takie prawo, że jest dla niego o wiele łatwiej dostać wszystkie uprawnienia, żeby tutaj mieszkać. I to jakby oczywiście nam pomogło podjąć decyzję, że zostajemy w Polsce, co ja się bardzo cieszę, bo John właśnie poruszył ten temat o Warszawie. Warszawa jest jeden z moich ulubionych miast ever. Wiem, że to może dziwnie brzmi, ale ja się bardzo dobrze czuję w tym mieście, bardzo się czuję bezpiecznie, cały czas coś się dzieje. A ja bardzo lubię mieszkać w mieście, to też. A i może przez to, że ja w większości mojego życia mieszkałam w małej miejscowości obok dużego miasta, czy większego miasta Edmonton, ale uwielbiam Warszawę przez to, że jak mówię, no co weekend jest coś nowego, zawsze jest jakaś nowa knajpa, mimo to, że głównie chodzimy do tych samych, ale dobra. I zawsze coś się dzieje i to mi się bardzo podoba. Jest bardzo dużo właśnie też międzynarodowych ludzi, mamy super znajomych, też międzynarodowych, ale też Polaków i to pomaga z tym wszystkim. No i ostatni punkt to jest pogoda i tutaj się nie zgadzamy. A teraz mamy jesień akurat i ja uwielbiam jesień i niestety w mojej części Kanady jest tak, że w ogóle tak trochę nie ma jesień, jest taki jesieni? Jest taki kawał, że są dwie rodzaje pogody, że jest construction i winter.
że jest zima i czas, żeby remontować wszystkie drogi. I to tak trochę było w Edmonton, no a tutaj czuję taką prawdziwą jesień, prawdziwą wiosnę. Jedynie co mi przeszkadza w Warszawie jest, że jest szaro. Listopad i luty to jest tak bardzo, bardzo szaro w Warszawie i to mi przeszkadza. Tutaj przyznaję, że to nie jest najlepsze, ale lato w Warszawie to jest dla mnie super. Za gorąco. I teraz za zimno, więc to jest już syny numer 10. Tak. Dla mnie moja lista jest tylko 10. A pamiętacie, że on jest z Florydy? Troszkę inaczej. A to trochę inaczej to widzi. Tak. Dobra, mam nadzieję, że nasza lista wam się spodobała. Jak tak, to kciuki do góry. A przepraszamy za światło i te cienie i tak dalej, ale jest jesień i szybko się robi ciemno i mamy córeczkę, to ciężko nam nagrywać w ciągu dnia. Mam nadzieję, że wam to się aż tak bardzo was nie raziło. A jak wam się podobało, to kciuki do góry. Jak chcecie widzieć więcej takich filmików, to subskrybujcie poniżej. Jak zawsze Matylda i ja i... John. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Cześć. Jakie różnice. To są 10 rzeczy, co bardzo lubię na Polsce. Serce lubię. Serce. A powodów, dlaczego jest nie. Hejka, kochane! Cześć! A dzisiaj dla was mam kochani, hejka kochani, cały czas mówię kochane i są mężczyźni, którzy też oglądają mój kanał, bardzo was przepraszam. Dobra, hejka! A dzisiaj dla was mamy top 10 powodów, dlaczego jest... Nie, top 10 powodów, dlaczego fuck. Hejka kochani! Cześć! A dzisiaj dla was mamy top 10 powodów, dlaczego... Nie, top 10...